Sąd opowiada się przeciwko Abercrombie and Fitch w sprawie dotyczącej dyskryminacji rasowej. W poniedziałek Sąd Najwyższy w USA stanął po stronie muzułmańskiej nastolatki podczas jej procesu z Abercrombie and Fitch. 8 sędziów stanęło po stronie młodej kobiety, poza Clarence'em Thomasem, który nie podzielał opinii reszty sędziów. W 2008 roku Abercrombie and Fitch odmówił zatrudnienia Samanthy L. Love, bo ta nie zgodziła się zdjąć hidżabu do pracy, co kłóciło się z polityką firmy dotyczącej wyglądu pracowników. Kobieta postanowiła więc oskarżyć firmę o dyskryminację. Abercrombie and Fitch zostało założone w 1890 roku i sprzedawało wtedy ubrania dla normalnych ludzi. Lecz w dzisiejszych czasach kojarzy nam się z pornograficznymi katalogami i umieśnionymi modelami podczas otwierania nowych sklepów. Firma twierdzi, że wiele się zmieniło. Zwolniony został też dotychczasowy CEO Mike Jeffries i jego ekipa. Polityka wyglądu pracowników została zmieniona i teraz każdy może tam pracować.